Witajcie. Pogoda trochę niesprzyjająca, bo kapie, kropi i tak dalej. Ale dzisiaj robię akcję, montaż tutaj przedniego zawieszenia do tego zetora. To jest zetor ten tak zwany E25N. Troszeczkę zmodyfikowany, powiem szczerze, tak niedużo. Bo tutaj widzicie błotniki oryginalne. Ale ktoś tutaj po prostu powycinał, poobcinał, dał, przepraszam, nakładki od 30. Fotel nie ten co trzeba, ale czy tutaj podnośnik z tyłu, bo tu powinna być przekładnia. Natomiast istotą rzeczy jest to, że tutaj mamy dzieloną pokrywę. Bardzo fajna rzecz. Tutaj ten wąs, on jest oryginalny, tylko grzany i podkręcony, bo tutaj coś ktoś kombinował, żeby było łatwiej, nie wiem. Ale takie rzeczy. Poza tym myślę, że całkiem sympatyczna maszyna. Tam widzę filtr paliwa, nie ten co trzeba. Tutaj jest o jedna felga chyba od któregoś z Ursusów, ale w tej chwili nie wiem od czego, tak mi się nie rzuca w oczy. Natomiast to, że to jest ten pierwszy model, pierwszy, no powiedzmy po 46 roku, czyli 47-48, to na pewno to jest ten. Ciekawostką tutaj jeszcze w tym zetorze, no, że widać, że to z jednego kawałka, natomiast co się dzieje tutaj w tym silniku, złapał na panewce, no i będzie wymagał remontu, ale zanim to, to po prostu trzeba go postawić na kołach, zawieszenie skompletować i zobaczymy, jak to się będzie wszystko prezentowało, także czeka mnie trochę dzisiaj pracy, ale to nie jest jedyna rzecz, którą dzisiaj będę robił, bo też będę zmieniał zawieszenie w innym zetorze, bo będę, słuchajcie, tylko tu jeszcze będzie mnie czekała robota z odsuwaniem tego kultywatora i te brony ciężkiej, więc naprawdę, naprawdę dzisiaj dużo pracy. A dzisiaj będę montował to zawieszenie do innego zetora, z tamtego ściągał, ale dosyć tego gadania, zabieramy się do roboty. No, tutaj będziemy zmieniali zawieszenie w tym zetorze. Słuchajcie, to jest tak, tutaj to jest ostatni model 47 roku, albo właściwie pierwszy, nie w tym sensie, właściwie to źle się wyraziłem, przepraszam, to jest pierwszy model 47-8 roku, tam gdzie podniesiono właśnie tą belkę, żeby to była tak zwana belka do ziemniaków, żeby po prostu ta niska belka, która tutaj się zaczynała w tym miejscu, ona wszystkie te łodygi łamała i to po prostu było straszny kłopot. Natomiast podniesiono tutaj tą belkę i stąd po prostu przyczyna właśnie tego podniesienia tej belki, żeby nie łamać tych ziemniaków. A tak wygląda pierwszy wzór tej belki, tej miski właśnie, która potem już była tutaj z tymi dwoma otworami. Dwa otwory z tej strony, dwa otwory z tej strony. Także to później ona już weszła do samego końca produkcji. Natomiast ta była pierwszą właśnie z tą literą V. Tak ona tutaj wygląda. Także świetny temat, bardzo rzadkie zawieszenie. Niespotykane naprawdę, ale zmieniamy tutaj na to, co ma być. Także troszeczkę trzeba podnieść, żeby podstawić. Tam już widzicie, dałem pusaka i zaraz będę to jeszcze podstawiał, bo bez tego to nie da rady. Myślałem, że będzie dzisiaj kolega do pomocy, ale wiecie, jak to jest. No nie dało się. O kurczę, rękawiczka jeszcze. Nie mógł. No i ogarnę to wszystko sam. O. O. Jeszcze trzeba podnieść. To jest takie rzeczy, to się zawsze najlepiej we dwójkę robi, ale aha, bo tu jest korek, widzicie tam, a to muszę to przestawić. Bo korek dosyć mocno wystaje, on jest taki tutaj jakiś sztukowany czy co, albo z tej strony. Pyk. O. No ale teraz to mi siądzie, kurczę, na tym. Oj, problemy. Dobra, najpierw to zrobię, bo z jedną ręką to się kiepsko robi i zaraz wam pokażę, jak to wyszło. No, podstawione już. Widzicie?
wtedy jak podstawiłem, było trochę krzywo i bałem się, że mi się ten pustak może wyślizgnąć, przechylić albo coś, to jest jednak ciężar. No i w związku z tym przestawiłem to jeszcze raz i w tej chwili jest tak jak jest, to już jest spokojnie, bezpiecznie. Jedna rzecz, pamiętajcie zawsze przy takich robotach, bezpieczeństwo. Dbajcie o to, bo o wypadek niełatwo, a potem, no dobra, nie będę o tym gadał, nie o to chodzi. Po prostu pilnujcie się w takich sprawach, a ja tutaj przechodzę do dalszego etapu, czyli teraz jako pierwszy odkręcę ten drążek kierowniczy stąd i odkręcę tutaj tą miskę. Jeszcze raz słuchajcie, gdyby ktoś z Was miał taką miskę właśnie, tylko tą dużą, głęboką taką, to przypominam się, jest mi taka potrzebna, bo brakuje mi do jednego zetora i mam belkę, a nie mam tej miski właśnie, dlatego takie coś potrzebuję. Gdybyście mieli, to się polecam pamięci, a tymczasem idę po zestaw kluczy i zabieram się za odkręcanie, mam nadzieję, chociaż nie, chłodnicę też muszę tutaj zdjąć wszystko z przodu, bo inaczej to właśnie to zawieszenie, chłodnica stoi na zawieszeniu, więc nie przeskoczę tego tematu, muszę się tym zająć. Zaraz wracam. No, tutaj już poluzowałem lekko tą śrubę. Nie ma jak kamery założyć, bo w czapce jestem, słuchajcie. Ale mam nadzieję, że to się uda zdjąć ten drążek, bo to by bardzo łatwo, jakby poszedł bardzo łatwo, to byłoby super wręcz. Widzicie, właśnie to jest to. On i tak tutaj jest wyrąbany, bo widać jak to łazi, ale mimo wszystko go nie chcę skasować. O! O i super. I poszło jak trzeba. Więc teraz się zabierzemy za demontaż chłodnicy. I tutaj tego, ja tylko skrzynkę zamknę, bo jak mówiłem wcześniej, trochę pada, a nie chcę mieć mokrych kluczy, bo wiecie jak to jest. O, dobra, to tutaj na razie damy. Kominek zdejmiemy. Blachę zdejmiemy, o, żeby to się łatwo wszystko robiło i teraz widać gdzie co jest, tu nie podłączone, tu trzeba, widzicie, tą tutaj dyszkę zdjąć, ale ona palcami to całkiem nieźle. O, jest, pyk. Tak, drut to na razie on nie będzie nigdzie potrzebny, więc niech sobie będzie o tu. I teraz można zdjąć najpierw korek i teraz pokrywę. Znaczy pokrywę, no. O, ale widzę, że chłodnica też nie jest przykręcona chyba, tylko ją tak wstawiłem. Nie jest przykręcony. O. Chłodnica KOCS, oryginalna czeska. Myślałem, że to jest koło, ale to jest KOCS. Nie wiem. No i zetor typ. Produkcja 62 marzec. Wygląda na oryginalną, bo to jest KOCS. Były jeszcze motorpal oryginalne, ale to dajmy spokój na razie temu, bo to nie w tym rzecz. Tutaj to co nas interesuje, słuchajcie, to zdjęcie tego zawieszenia. No i będziemy je, słuchajcie, przewozić. Także będzie dzisiaj akcja. Ja nie wiem tego wszystkiego, chyba Wam nie nagram, bo to, słuchajcie, to by film z 2 godziny to będę robił, albo 3. Więc film by naprawdę był spory, długi. Ale na pewno pokażę, jak odpalam 60-tkę. Słuchajcie, no nie pamiętam, kiedy ją odpalałem. Mniejsza z tym. Najpierw leję wodę, a potem zobaczymy, jak to pali i czy zapali.
No a potem zabierzemy to zawieszenie tutaj z tyłu na podnośnik, belki wsunę pod ciągnik i po prostu przewiozę. Nie robię tego turem, dlatego że nie wiem, czy Wam mówiłem, ale tam w turze ja wymieniałem, jak jest, zakładałem nową pompę, nie wiem, czy pamiętacie, od podnośnika. I słuchajcie, no nie spojrzałem, ale potem się okazało i założyliśmy tą pompę z powrotem, jest tam nowa wzmocniona pompa, ale okazuje się, że ten trybik, który tam jest taki podwójny na łożysku igiełkowym, ci co to rozbierali, to wiedzą, o co chodzi, no to on się rozleciał, rozsypał, nowiutki trybik po prostu, ja nie wiem, co to jest, nie będę już tego dalej komentował, ale takie rzeczy wiem, że się zdarzały, no i pewnie zdarzać będą, ale muszę go jeszcze raz po prostu zlać olej ze skrzyni, zdjąć pompę i jeszcze raz ten trybik kupić nowy, ale tym razem już postaram się kupić go nie taki, jaki będzie, a naprawdę z najwyższej półki, bo ja po prostu nie chcę tych 15 razy tego samego robić, bo to głupota jest, a człowiek do tej pory ufał, że jak ktoś coś zrobi, jakąś część, no to ona musi chodzić, musi działać, musi funkcjonować, no ale to okazuje się, że tylko ja tak myślałem, a producenci już niekoniecznie. Dobrze, moi mili, zabieramy się za odkręcanie tego całego ustrojstwa tutaj. Kluczyk powinien tu być 19, a tu na dole chyba widzę, śruba jest większa, będzie 22, 19, różne tutaj rzeczy będą się działy. Dobrze, to na razie to odłożymy tu i jeszcze raz się dobieramy do kluczy, bo widzę, że nie przeskoczymy tego tematu i zabierzemy się najpierw za 19, albo może jeszcze przymierzę ten 22, bo on tu na wierzchu. Tak, to jest 22. Dobra. I bierzemy grzechotkę i będziemy jechać z koksem. O. A, poszła. Bardzo dobrze. Teraz się zastanawiam tylko, jak ja to mam sam robić. Jak ja to zawieszenie wpakuję na podnośnik, słuchajcie, do 60. Bo to naprawdę, to jest problem. I mam obawy w związku z tym. O. Śruby te będą wszystkie tutaj potrzebne, więc je zostawiam, bo jak będę zakładał to zawieszenie duże, że tak powiem, z tą dużą miską, no to te śruby będą wchodziły w to samo miejsce dokładnie, gdzie były. Dobra, mamy 22, zobaczmy, co tu się dzieje. Tu są 19, tam jest też 19, tu jest 19, zobaczymy z drugiej strony, też 19, wszędzie 19, tylko ta jedna była wobec tego przegwintowana na 22. Bierzemy 19 i jedziemy. Dobrze, moi mili, nie będę Was zanudzał odkręcaniem, będziemy ściągali, widzimy się za chwilę. No, moi drodzy, zawieszenie odkręcone, teraz przejdziemy do kolejnego etapu, 60 w akcji. Musimy po prostu, muszę tutaj jeszcze gdzieś miałem, muszę poszukać belkę, bo gdzieś ją zostawiłem, a nie, tutaj jest na ciągniku, dobra, czyli to jest ok. Muszę teraz tylko poszukać wobec tego dwóch takich kołków, dosyć takich masywnych. No i moi drodzy, podjadę tutaj, podniosę do góry, zawiozę, wezmę tamtą i tamtą będziemy montowali. Także idę w tej chwili po wodę. Jak będziemy odpalali, to Wam pokażę, jak 60 pali po ilu. Dzisiaj mamy styczeń, 6 miesięcy, z 8 miesięcy, może 6. Ale jakoś tak, pół roku, 8 miesięcy niepalony ciągnik. Zobaczymy, ile jest warty. No i zabieramy się do 60. Słuchajcie, ciekawy jestem, czy zagada, czy nie zagada. Gdzie to jest? Tu. O. Pyk, otworzyć. Teraz tak, oprócz tego, że otworzyć, to tu zamknąć. O, zamknięte. Z drugiej strony blok. O, zamknięte. Woda jest. Dobra, spróbuję na tą czapkę założyć tą kamerę. Może jakoś tak da radę. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będziecie widzieć wszystko. Bo to przecież dla Was. O. Woda.
ciepła na wszelki wypadek, bo mówię, nieodpalany od kilku miesięcy. Lepiej. A to jaderko będzie za mało chyba, wiecie? No i chyba będzie na pewno za mało. A w sam raz. No i dobrze. To zatykamy. O. Wiaderko odstawimy. A, jeszcze bajura czy jest? Bo kurczę, tego jak nie ma. Jeju, tyle czasu. No, coś tam jest. Coś tam jest, dobra. Śmiało można maszynkę odpalać. Dobra. To. Teraz tak, rękawiczki. Odstawić tutaj te, że tak powiem, odstawić zetory. A to, żeby odstawić, to trzeba w bezpieczne miejsce. Albo tu jeszcze, o, lepiej. Mam jeszcze, słuchajcie, takie plany, że a propos tych ciągników, że muszę pojechać po maskę. I zdejmę tą zieloną, założę maskę oryginalną, oryginalne lampy i mamy 25. Przy czym mówię, tu jest silnik, no 30, ja się tak uparłem, że to 30, ale czy to jest 28 czy 30, to ja sam nie wiem. Ale w każdym razie niech będzie, że 30. I w każdym razie będę ten silnik tutaj zostawiał, nie będę się już tym zajmował i on pójdzie do sprzedaży już z maską, z lampami, tak jak należy się. O, to wam powiedziałem. Jeszcze tego, żeby nie przeszkadzał, bo tu musi być dużo miejsca i musi być to wszystko wygodne do zrobienia. Dobra, teraz trzymajcie kciuki, bo kurczę blade, czy to odpali. Aha, bo fotel jest mokry, to nie bardzo. Czekajcie, idzie po jakąś szmatę. O, już fotel powycierany. Jeszcze dałem sobie prześcieradło na ten fotel, żeby w razie czego. O, kontrolki się świecą, jest już dobrze. A teraz uwaga, chwila prawdy. Damy trochę więcej gazu. No i działa. No i działa. Widzieliście to? Tyle miesięcy i ile to? Moment i zagadał. Ale to jest właśnie Ursus. A jeszcze jak jest dobry, to już jest w ogóle rewelacja. Jadymy! Kurde, jak ja to lubię. Za mocno. Jeszcze trzeba, jeszcze raz. Bo muszę dobrze go ustawić, żeby... Chodzi jak zegareczek, słuchajcie. Piękna rzecz. No i powiedzcie sami. Dobra, brudny, nieumyty i tak dalej. Przecież byłem w robocie, nie miałem czasu na nie, żeby go przygotować. Ale sami zobaczcie, no. Fantastyczny jest. Nie wiem, czy go sprzedam.
wcale nie mam zamiaru. Dobra, idę teraz po belki, położę tu belki i podnosimy to i zabieramy, wyjeżdżamy z zawieszeniem. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No. Odpalamy. I teraz spróbujemy to podnieść. O, delikatnie. O, ty kurde. O, o. O, ty. Dobra, muszę to przesunąć chyba. Bo zdjąć zeszło. Ale kurczę, on nie chce tak łagodnie, widzicie, tylko szarpie mimo wolniutkie obroty. A ten kurczę blade się wyrywa. Dobra, jakoś to spróbuję wsunąć, żeby mi tylko w zęby nie dało. Kurczę, deszcz pada i to jest najgorsze w tej chwili. Z tamtej strony. No ciężkie to jest, diabelskie. Dobra, zobaczmy. Patrz się i kurde blade, zaraz będzie tyłek mokry. O. No i dobra. I jedziemy. Dobra, damy radę. Powoli.